Jesteśmy na Mistrzostwach Strefy Polski Centralnej w Przybyszowach, bo tak się odmienia, to jest tor Przybyszowy, jedziemy do Przybyszów, jesteśmy w Przybyszowach. Jesteśmy teraz na półmetku, pojechały już wszystkie klasy, swoje pierwsze wyścigi, na razie jesteśmy zadowoleni, zawodnikom też się chyba podoba. Także trzymamy kciuki, żeby zawody do końca przebiegały w porządku. Let's go! Mam za sobą bardzo fajny wyścig w klasie Open, bo przyjechało trochę szybkich szoferów. I o pierwszą miejscówkę do samego końca walczy Łukasz Kurowski z Karolem Kędzierskim. Przez cały wyścig Kurak z Kędziorem i ze Szczepankiem pierwsza trójka jechała i wyprzedzała się na łokcie. Było co oglądać, stworzyli niesamowite widowisko. Dzięki chłopaki za widowisko i nie mogę się doczekać drugiego biegu. Jedyne na co czekam, to czekam na jakieś dzikie skraby. Kto nie był, to musi tutaj koniecznie wpaść i odwiedzić ten obiekt, bo jest tu co robić, można się nauczyć skakać, bo skoki też nie są jakieś mega duże, jest jedna duża trumna dla tych, co umią i chcą bokiem sobie smyrnąć, także wpadajcie. Bardzo dobrze przygotowany Piotrek z moim tatą Karolem. Bardzo się postarali. Jestem szczęśliwy, że należę do klubu Lobo Racing. My jesteśmy bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że wam również się podoba.